Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o tier liście klas postaci w Shakes and Fidget w 2024 roku, dlatego że dawno nie było takiego filmu, dużo osób mnie pyta, jaka najlepsza klasa postaci dla pay to win, dla eco, dla free to play. No i generalnie teraz wielkimi krokami zbliża się nowy serwer EU10, na pewno będzie rozchwytywany, więc pewnie wielu osobom taki film pomoże. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie w komentarzu, jaka klasa postaci według Was jest najlepsza, jaka jest najgorsza i dlaczego. Chętnie sobie Wasze opinie właśnie w komentarzach poczytam. Możecie napisać, jaka najlepsza dla pay to win, dla właśnie eco, dla free to play. No generalnie chętnie poczytam, co Wy na ten temat sądzicie. Dobrze, tak naprawdę wyjdziemy sobie od takiej ogólnej tier listy klas postaci, która została stworzona na semi-oficjalnym Discordzie Shakesowym, czyli na tej tawernie Shakesowej, no bo uważam, że jest ona bardzo trafna, no jest właśnie taka ogólna i tak naprawdę od niej możemy wyjść, a potem oczywiście ja coś dopowiem, co uważam, co moim zdaniem bym zmienił, co na przykład polecam dla graczy właśnie free to play i tak dalej, więc już wam tą tier listę odpalam, no i to jest właśnie taka ogólna tier lista klas, no i mamy tutaj S tier, A tier, B tier, C tier oraz D tier. No i jak to wygląda w tym momencie? W tym momencie, jak ja to nagrywam na dzień nagrywania tego filmu właśnie, najlepszą klasą postaci, czyli S tier, to jest łowca demonów. Jest to klasa postaci, która jest najbardziej niezbalansowana w grze, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, dlatego że jest po prostu bardzo mocna, jest najlepszą klasą w lochach, no i też jest najlepszą klasą w PvP, nawet gdy jesteśmy słabsi, czyli załóżmy, że gramy łowcą demonów, mamy słabsze statystyki niż jakiś tam wojownik, a mimo to mamy bardzo, bardzo duże szanse na to, żeby wygrać z tym wojownikiem, więc po prostu łowca demonów w tym momencie jest najlepszą klasą generalnie. Tak naprawdę generalnie polecam tą klasę postaci każdemu, polecam ją i dla graczy właśnie pay to win, i dla graczy eco, i nawet dla graczy free to play, dlatego że jest ona bardzo dobra, no i posiada tylko jedną broń, nie ma tak naprawdę jakichś tam dodatkowych kosztów, tak jak na przykład na zabójcy, więc tą klasę postaci, tak jak mówię, polecam generalnie każdemu. A tier, jak widzimy, jest pusty, więc nie ma tutaj żadnej klasy postaci. No i mamy B tier, w którym znajduje się zabójca, zwiadowca, berserker i nekromanta. No i teraz mamy opis, że tak naprawdę no te klasy postaci mają dobre i lochy, i PvP, więc są generalnie takie ok. No i mamy tutaj, że zabójca jest praktycznie taki sam jak zwiadowca, natomiast zwiadowca jest lepszy od berserka, a berserk jest lepszy od nekromanty, więc mamy tutaj jeszcze ten B tier, nazwijmy to, podzielony, która klasa jest najlepsza, która jest najsłabsza, właśnie patrząc tylko na B tier. No i mamy dopisek, że zabójca jest najbardziej, no najdroższy po prostu, no i jest najbardziej taką irytującą klasą postaci z racji tego, że ma dwie bronie. No i teraz tak, ja osobiście, no jest to oczywiście prawda tak naprawdę, wszystkie te klasy postaci w tym B-tierze faktycznie mają bardzo dobre lochy, mają dobre PvP, no i fajnie się nimi gra. Natomiast ja tutaj dla graczy grzybiących, generalnie jak jesteś graczem grzybiącym, powiedzmy, no jakoś tam grzybki cię bardzo nie interesują, no to faktycznie grasz sobie tym, co ci sprawia największą frajdę i na to nie patrzysz. Natomiast jeżeli jesteś graczem eco, bądź graczem free to play, no to ja szczerze mówiąc odradzałbym przede wszystkim zabójcę, dlatego że zabójca ma dwie bronie, więc tak naprawdę to są dodatkowe koszty, musimy znaleźć drugą dobrą broń, musimy znaleźć drugiego dobrego gema, drugą dobrą runkę właśnie do tej drugiej broni, powiedzmy, więc generalnie zabójca jest dość drogi, no i dla osób eco oraz free to play bym go odradzał. Tak samo odradzałbym szczerze mówiąc nekromantę. Dlaczego? Nekromanta moim zdaniem bardzo fajna klasa postaci, bardzo taka fun to play, no i grzybiarzom ją polecam, natomiast przez to, że ma ona tą pasywkę taką, jaką ma, już tutaj się nie będę rozwodził, no to moim zdaniem jest dość mocno podatna na RNG, no i wiadomo, jako gracz eco bądź free to play nie spamujemy tych lochów nie wiadomo jak, więc no ten nekromanta może być irytujący po prostu, może nie zawsze wejść taka pasywka, jaką chcemy, nie zawsze mogą te lochy siąść i tak dalej, więc ja tutaj no te dwie klasy postaci bym generalnie odradzał. Natomiast zwiadowca albo nawet ten berek, nawet dla graczy eco bądź free to play jest jak najbardziej ok. Powiem tak, jeszcze tutaj taką anegdotkę od siebie, bo to nie będzie podzielone, że tam taka tier lista dla free to play, taka dla eco, taka dla grzybiarzy, bo to się mija z celem. Jako gracz free to play tak naprawdę ja bym polecał grać taką klasą postaci, jaka ci się najbardziej podoba. Bo jako gracz free to play, no tak naprawdę przez pierwsze miesiące, a nawet lata serwera, nie wbijesz do top
kropki, będzie ci bardzo ciężko, nie zrobisz tego, więc tutaj no mówię, ja bym zdecydowanie po prostu nie patrzył na żadne tier listy, po prostu sobie ogarnął, jak działa każda klasa postaci, no i ta, która ci się najbardziej spodoba, uważasz, że najbardziej, najprzyjemniej będzie ci się nią grało, tą po prostu wybrał i sobie na spokojnie jako właśnie ten gracz free to play grał. Tak samo Eko, no Eko już jednak robi te 3 paski codziennie na gryf o smoku, więc tutaj no już o wiele szybciej do tej topki wbije, tak naprawdę po kilku miesiącach na jakimś tam powiedzmy słabszym serwerze, taki gracz Eko już w tej topce, w jakimś tam top 100, top 50 potem i tak dalej powinien być, więc no... Tutaj już bardziej bym patrzył właśnie, żeby wybrać taką klasę postaci, która nie będzie jakoś bardzo irytująca, jak na przykład ten zabójca, żeby ci się nią przyjemnie grało, no i żeby też była w miarę okej. Te tier listy się zmieniają, bo tak naprawdę co chwilę są jakieś reworki klas, dochodzą nowe klasy, więc no ja tą tier listę muszę co jakiś czas aktualizować, tak jak robię to właśnie w tym momencie. No i dobrze, to jest tak naprawdę B tier, te klasy są również okej. Mamy tutaj też C tier i tutaj mamy Barda oraz Magusia. No i tutaj, no jeżeli chodzi o lochy, no to nie są to takie dobre klasy postaci jak właśnie jakiś zwiadowca chociażby, to co mamy napisane, no ale za to mają dobre PvP. Zarówno Bard jak i Maguś mają to PvP jak najbardziej okej. Natomiast mamy jeszcze dopisek, że Bard jest po prostu lepszy overall od Maga. Więc niby są, tak samo jak zresztą wcześniej w tym B-tierze, niby są w jednym tierze, ale jednak tutaj Bardzik jest po prostu od Magusia lepszy. Tak to... ogólnie wygląda. Jest to poparte oczywiście jakimiś tam symulacjami, jest to poparte no wieloma obliczeniami, więc ta tier lista nie powstała tego, bo ktoś sobie tak wymyślił, tylko jest to no naprawdę dobrze zrobiona po prostu tier lista, dlatego warto na niej bazować. No i mamy D tier tak naprawdę i w D tierze mamy tutaj wojownika, mamy paladyna i mamy druida. No i teraz tak, druid przez to co nagrywałem wam jakiś czas temu, czyli przez ten błąd z trenerem, który niestety... no tam w early game, jak jeszcze tego trenera nie mamy na jakimś wyższym poziomie albo w ogóle nie mamy, no to ten druid jest faktycznie ok. Wcześniej z tego co pamiętam, jeszcze tutaj zerknę, żeby się na pewno upewnić, natomiast z tego co pamiętam to, poczekajcie momencik, druid, dokładnie, druid wcześniej był w C tierze, czyli był razem z Bardem oraz Magusiem, natomiast przez to, że jest ten no ten bonus od trenera w podziemiu zbugowany, to już nagrywałem na ten temat film, nie będę się powtarzał, można sobie zerknąć, bo to było nie tak dawno. W każdym razie przez to, że jest on właśnie zbugowany, no to tutaj druid spadł do D tieru. No i teraz mamy tak, jeżeli chodzi o te klasy postaci w D tierze, no to mamy no najgorszy progres, najwolniejszy progres, dlatego że po prostu te klasy radzą sobie bardzo, ale to bardzo słabo w lochach. No i mamy tak naprawdę, że wszystkie klasy postaci są na równi ze sobą, czyli wojownik, właśnie druid i paladyn. No i druid jest jak najbardziej ok w early game, to co wam powiedziałem. Natomiast jak już ten trener w podziemiu zaczyna być na coraz wyższym poziomie, mieć coraz większe znaczenie, no to przez ten błąd, który obecnie w druidzie występuje, nazwijmy to, on z każdym kolejnym poziomem trenera jest coraz słabszy, no i finalnie w tym detierze niestety... musiał zostać umieszczony. No i teraz moja anegdotka, jeżeli chodzi o te klasy postaci, no to tutaj też dla graczy Eko bądź free to play odradzałbym zdecydowanie wojownika. Dlaczego? Ano dlatego, generalnie te klasy postaci szczerze mówiąc bym odradzał, bo tak jak jest napisane, no my tutaj nie spamujemy lochami właśnie grając jako gracze Eko, jako gracze free to play, tak naprawdę no nie wydajemy grzybów na lochy, a w zasadzie nie powinniśmy, więc no ten progres jest jeszcze wolniejszy. No i tutaj wojownik ma dodatkowy item w postaci tarczy, więc też ten dodatkowy itemek trzeba znaleźć, żeby on był dobry. Trzeba, no wiadomo, poświęcić na to grzyby, poświęcić na to czas. Kogoś to może irytować. Tak samo jak ta druga broń w przypadku zabójcy, tak samo właśnie tarcza w przypadku wojownika może was tutaj irytować i może wam to... no jest to po prostu utrudnienie, jest to utrudnienie, bo pozostałe klasy postaci mają tylko jedną broń, nie mają żadnego dodatkowego itemku, no i jest to po prostu prostsze do ogrywania, wiadomo, są łatwiejsze do ogrywania generalnie. No i teraz mamy dopisek, że tak naprawdę lochy są bardziej, są ważniejsze niż PvP, rozumiecie o co chodzi, bo jednak jak robimy te lochy szybciej, to zdobywamy wyższy level szybciej, więcej golda zdobywamy, co za tym idzie, mamy szybciej lepsze statystyki, no i po prostu nasza postać się szybciej rozwija. No i mamy dopisek, że nawet wojownik bądź paladyn mogą być silniejsze od łowcy demonów, na przykład, natomiast jest to o wiele droższe. No i właśnie, to jest też bardzo istotne, bo...
tak naprawdę jeżeli jesteśmy graczem takim mocno pay to win, kupujemy bardzo dużo grzybów, to możemy takim paladynem bądź wojownikiem wbić nawet wyższy level po 3 dniach, aniżeli właśnie łowcom demonów, natomiast jest to o wiele droższe. Musimy wydać o wiele więcej grzybów, po prostu te klasy przez to, że mają takie słabe lochy, trzeba więcej kombinować, trzeba na więcej detali patrzeć, trzeba tutaj, nie wiem, może wydać na przykład multum grzybów na gryfosmoka, żeby sobie sfarmić golda, co za tym idzie sfarmić statystyki i dopiero jakiś loch pokonać, który na przykład łowca demonów robi tago z bomby. Więc po prostu nawet możemy być już na samym początku, po pierwszych, tak jak mówię, 3 dniach w topce właśnie takim wojownikiem czy paladynem, ale jest to o wiele droższe i więcej grzybów trzeba na to niestety wydać. No i to, co już wam powiedziałem przed chwilą, wybór klasy nie ma aż takiego znaczenia, jeżeli gramy free to play. No i jeżeli chodzi o jakieś tam różnice między właśnie klasami, to nie są wcale aż takie duże. To mamy wszystko napisane po angielsku, mam nadzieję, że rozumiecie. Więc tak, tak to wygląda po prostu, tak wygląda taka ogólna tier lista klas postaci. Co do właśnie graczy eco, co do graczy w ogóle pay to win na samym początku, to ja bym się sugerował tą właśnie tier listą. Jeżeli planujecie grać na grzybkach, ale nie jesteście takimi wariatami, jak załóżmy, to już w sumie mogę schować, bo przynajmniej na momencik. Jak nie jesteście takimi wariatami, jak tutaj na przykład ten paladyn ZU8, który no serwer ma ile? Serwer ma 2,5 miesiąca, to jest was dokładnie, a on po 2,5 miesiąca wydał już ponad 500 000 grzybów na tą postać. Jeżeli nie jesteście takimi wariatami, no to jednak sugerowałbym się właśnie tą tier listą klas i wybrał sobie coś, co jest po prostu ok, czyli jakiś S tier, ewentualnie B tier, no bo jako właśnie grzybiarze, no wiadomo, wydajecie grzybki, staracie się być w topce, ale te klasy postaci wam na pewno ułatwią to, żeby w tej topce być za właśnie mniejszą ilość grzybów. Jeżeli jesteście graczem eco, no to mówię, ja bym tak naprawdę odradzał zabójcę, odradzał wojownika, natomiast pozostałe klasy postaci, no jeżeli macie ochotę na przykład na paladyna, który według was, w sensie według tej tier listy jest w D tierze, no to grajcie sobie paladynem, nie ma z tym problemu i tak naprawdę i tak jako gracze eco nie powinno wam przynajmniej na początku aż tak zależeć na topce, powoli sobie progresujecie w swoim tempie, nie patrzycie na ten ranking, w ogóle jako gracze eco bądź free to play to nie powinniście, szczerze mówiąc, w ogóle patrzeć na ranking, tylko sobie grać w swoim tempie, na spokojnie, klasą postaci, która wam się najbardziej podoba, jej mechanika i tak dalej, i prędzej czy później mimo wszystko do tej topki się właśnie jakoś doczłapiecie. To jest moje zdanie, tak to ogólnie wygląda. Możecie pisać w komentarzu oczywiście swoje. No i tyle, i tak naprawdę tyle. Chyba nie muszę tutaj nic dodawać. Myślałem, czy by to podzielić właśnie na jakąś, żeby zrobić jeszcze swoje dwie tier listy, bo to jest taka ogólna, która pasuje tak naprawdę do każdego stylu gry, natomiast zrobić jeszcze jakąś dla free to play, jakąś tam właśnie dla graczy eco, ale chyba mija się to z celem, szczerze mówiąc mija się to z celem, nie wiem jak miałbym to ugryźć, bo najlepiej wyjść właśnie z takiej ogólnej tier listy, dopowiedzieć to, co ja wam dopowiedziałem, a wybór zostawiam wam. Tyle, tak naprawdę tyle, więc podsumowując, jeżeli zastanawiacie się jako gracze free to play, jaką klasę wybrać, to na pewno dobrym wyborem będzie właśnie łowca demonów, na pewno będzie dobry zwiadowca, berserk będzie też całkiem ok, bardzik wydaje mi się, że będzie ok, takie generalnie klasy postaci, jeżeli chodzi o eco, no to bardzo podobnie, też właśnie jakiś łowca demonów, w ogóle łowca demonów teraz, jak sami widzicie, to jest klasa postaci najlepsza dla każdego stylu gry tak naprawdę, ale właśnie jako eco też jakiś łowca demonów, zwiadowca też będzie ok, berserk powiedzmy, że będzie ok, właśnie też bardzik, no tutaj też zawsze druida polecałem, ale druid przez to, że teraz jest zbugowany, no to jest w tym detierze, więc ja osobiście bym go odradzał. No i tak naprawdę tyle. No a jako grzybiarz to też, no jeżeli macie ogromną ilość grzybów do wydania, to nawet możecie grać paladynem i też nim będziecie w topce, tylko będziecie musieli wydać więcej. Także no, generalnie powiem tak, w Shakesie, już tak podsumowując, jest bardzo dużo klas postaci, grajcie sobie tym, co wam największą radość sprawia, grajcie sobie, no... Tak jak wspomniałem, po prostu nie patrzcie na ranking, tylko grajcie właśnie tym. Generalnie chodzi mi o to, żebyście zrobili tak, żeby nie było tak, że wybierzecie na przykład łowcę demonów, bo jest w bestierze, jest niby najlepszy, ale mechanika tej klasy wam się nie podoba, nie wiem, nie lubicie klas na zręczność, cokolwiek, no i po prostu po miesiącu i tak przestaniecie grać, bo po prostu stwierdziliście, że wybraliście klasę, która wam się nie podoba, mimo że ona w tym momencie jest najlepsza w gierce. Więc po to jest tyle klas postaci w tej grze, żeby każdy znalazł coś dla siebie, wybrał taką, która jemu się podoba,
grała i na spokojnie nią sobie grał, a prędzej czy później i tak każdą klasą postaci do tej topki dojdziecie. Taki jest mój apel na sam koniec tego filmu. No i jeżeli macie jeszcze oczywiście jakieś dodatkowe pytania, czy jakaś tam klasa postaci będzie ok dla free to play, czy tam dla eko, czy dla grzybiarza, dopiszcie w komentarzu, ja postaram się Wam odpowiedzieć. Tyle z mojej strony, taki filmik na szybko, mam nadzieję, że mimo wszystko się Wam podobał. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Oczywiście subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Kciuka w górę zostawcie, piszcie w komentarzu Wasze opinie co do klas postaci. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i chyba tyle. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!